Ktoś mnie zapytał, że owszem, w Adwencie to można przywoływać proroków, którzy zapowiadają Mesjasza, Jezusa, ale czy to konieczne jest także przywoływanie Izajasza na czas Wielkiego Postu? Próbowałem już zestawić chociażby to, co Jezus mówi w Ewangelii na temat postu z tym, co mówi Izajasz. Mogliśmy zobaczyć, jak bardzo pięknie uzupełniają się te dwie wypowiedzi, proroka i Jezusa, który przynosi odnowienie tego, co dało prawo mojżeszowe. Dlaczego odwołujemy się do proroków? Kiedyś, jak czytałem świętego Jana od Krzyża, to byłem zaskoczony tym, jak bardzo wiele cytatów jest właśnie z pism starotestamentalnych, które opisują życie chrześcijańskie, życie duchowe, rozwój tego życia duchowego, etapy tego życia. Jest w dziełach świętego Jana od Krzyża jakieś 5000 cytatów. Bardzo swobodnie używa nawet takich marginalnych czy też niszowych tekstów albo też ksiąg Starego Testamentu do opisu tego, co wydaje się być mistyką, co jest mistyką wręcz. Ktoś, kto zna dobrze myśl świętego Jana od Krzyża, mówił, że wizytujący, jako przełożony karmelitański, wizytujący kolejne klasztory męskie i żeńskie, wiele dni i godzin spędzał na osiołku, czytając cały czas Pismo Święte. Miał odpowiednie karty wkładane do odpowiedniej torby, przekładając z jednego miejsca w drugie, czytał, wręcz wyuczał się na pamięć, znał bardzo wiele obszernych fragmentów, także Starego Testamentu. Dlaczego czytamy na przykład Izajasza w Wielkim Poście? Dlatego, że pokazuje sprawy, byśmy powiedzieli, ponadczasowe, które są zwłaszcza potrzebne nam w czasie Wielkiego Postu. Weźmy chociażby to dzisiejsze czytanie, które mogliśmy usłyszeć, czy też mogliśmy przeczytać, w którym to dzisiejszym czytaniu właściwie powtarza się dwukrotnie ta sama myśl. To bardzo charakterystyczne dla tych, którzy piszą w sposób takiej argumentacji, jak mówimy, semickiej albo też retoryki hebrajskiej, gdzie pewna myśl powraca w różny sposób, albo w odwrotny, albo też powtarza się po prostu, jak to mówimy, w symetrii równoległej. Oto w dzisiejszych dwóch fragmentów pojawia się taka myśl bardzo ważna na czas Wielkiego Postu, że Bóg przychodzi ze swoją łaską wtedy, kiedy człowiek coś zrobi ze swojej strony. Podejmuje post, pokutę, uczynki miłosierdzia. Wtedy Bóg zapowiada, że przyjdzie ze swoją łaską, która jest potężniejsza, która wchodzi w to, co człowiek przygotował, ażeby dokonać takiej przemiany, która jest niemożliwa o ludzkich siłach. W taki sposób na przykład Bóg przez proroka Izajasza wzywał do pokuty, do uczynków miłosierdzia Izraelitów, którzy przebywali w niewoli babilońskiej, ażeby podjęli jakiś trud duchowy, jakąś walkę duchową, zanim Bóg przyjdzie z drugą drogą albo z drugim wyzwoleniem, jak mówimy, z drugim exodus, podobnym do tego, które było z Egiptu do ziemi obiecanej. Zobaczmy, jak to wygląda w tym dzisiejszym fragmencie. Tak mówi Pan Bóg, jeżeli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. To są przecież zaprzestanie tego, co złe. To jest podjęcie także właśnie pomocy, łaskawości, miłosierdzia wobec tych, którzy się źle mają. Nakarmisz duszę przygnębioną. Jakie to jest piękne określenie tego pocieszenia człowieka, który jest w udręce. Co się stanie? Najpierw się zmienia wnętrze człowieka. Przez takie akty, które polegają na tym, że przestaję czynić zło, że zaczynam czynić dobro, że okazuję miłosierdzie. Bóg przychodzi z taką przemianą, która jest najpierw wewnętrzna. To właśnie oznacza: wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. I
Dalej jest jakiś postęp duchowy zapowiedziany przez przyjście Boga z Jego łaską, która przekracza nasze możliwości. Pan Cię zawsze prowadzić będzie. Nasyci duszę Twoją na pustkowiach. To, co niemożliwe, stanie się możliwe. Odmłodzi Twoje kości, także będziesz jak zroszony ogród, jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Możliwe jest to nawet na pustyni. Możliwe jest to wobec człowieka, który kiedyś grzeszył, który był zagubiony, który był daleko od Boga, ale kiedy podejmie pierwsze kroki postu, pokuty, miłosierdzia, kiedy przestanie czynić zło, to przygotuje swoją drogę, swoją duszę na to, ażeby Bóg przyszedł z Jego przemianą wewnętrzną, od wnętrza, a potem także w Jego całym życiu. Może to przynieść także przemianę dla całej społeczności, dla całego ludu Bożego, jeżeli ta pokuta będzie powszechna, jeżeli wielu będzie podejmowało taką pokutę. Podobnie jest także i w dalszej części, którą przeczytam. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Znajdzie upodobanie w Panu, a nie w przekraczaniu, przykazaniu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju. Karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca. Podobna myśl. Bóg przychodzi z pomocą, z łaską, z radością, ze zbawieniem ostatecznym do tego, kto czyni pokutę, kto podejmuje wyzwanie tego czasu, który przeżywamy, także tego wielkiego postu, który się rozpoczyna. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. O Bogu niech będą dzięki.